Siemaneczko dla wszystkich, pozdrawiam serdecznie z miejscowości Trzew, Targowisko Miejskie. Zapraszamy na filmik. 7 rano. Bazar bardzo duży. Zaczynamy odtąd. Zamieniłem. Oj, oj, oj. Co to za rasa tych? Ile? Jaka cena? 15 za sztukę. To lotne czy nie? No, normalnie. Jak pocztowe dla pana? Nie. Jak pocztowe. Lekutkę przyjechałeś tam? Nie. A para ile? Co? Ta para ile? Na 60. Nie dla ciebie? Nie, za sztukę. Jak mi pożyczyć już? Ja nie mam już. 18 już jestem biedny. Tu mamy Budapeszty. Bazar bardzo duży, panowie. Gołębie dużo tutaj, kupujących mało. Mało kupujących, a dopiero przyjeżdżają. Ale gołębi dużo, nie? Jeszcze tak nie widziałem w Trzewie. Które te gdańskie, czerwone? A nie wiem, bo to oni są. Bulemansy. Oto jaki ładny. Do pana ten? Jaka cena? 150. Samczyk? 150 zł. Ładny. Bo tu mamy Budapeszt. Pana? Czyje to? Pana to są? Nie. O, te wszystkie filmiki oglądam. Przerwa była ostatnio, nie? Tego mać. Nareszcie robi zdjęcia. Jeździcie dużo po tych rynkach, takie pawiki, perukarze, gdzie najlepiej na rynek jechać? Albo... To trzeba mieć po prostu, że ten co szuka, nie? Oni to są i tu sprzedasz i gdzie indziej sprzedasz, to trzeba mieć kupca na to. Na internet wyjść. Chodzi, żeby kupić właśnie. A, że kupić. Bliskie pawiki. Nie chcę cię skłamać, bo nie patrzałem nigdy za tym, nie? A Trzew to ma tego dużo, nie? Indyjskich to nie mam. Nie, tych mówię... Indyjskie to są ogólnie, ja kiedyś je przywoziłem, bo to na łapciach, to z Węgier je przywoziłem. Ale nowy dwór, tam jest wszystko. Blisko, no, w sobotę. W sobotę to jest? No. A tu masz, zobacz ile. Nie ma. Twoje? Nie. A jak cenowo te indyjskie teraz? 7 tylko para. Chyba Polek przyjechał, widziałem tego, Wieśka. Same kingi. Gołębi naprawdę, panowie, jest bardzo dużo. Nie ma gdzie już stawiać.
mieli? Co? Jo, para jest. Para jest. Para. Nawet taki ładny winarek jest przemo. Bialuty. Cała para. Tu widziałem Budapeszty na rogu. Ma parkę ładny, wiesz? Ja się go zapytał. Czy te kury? Ile? Za parę? Tutaj, no. Ładne? Czyje to są? Ile te Budapeszty? Odwołanie Tadek, no? 7 dni, tam żyje. A te gdańskie? To jest tylko 5 dni. Tanio, nie? To brać. Co? Tanio, tylko brać. Ale nie latało to co? A teraz... Ale on i też ma inny lot, by musiał całkiem być gdański latać. Po 50 zł gdańskie, Budapeszty ładne. Budapeszty 7 dych, ale ja już nie noszę. Ty, czemu? Czemu? To Budapeszty ładne były, nie? Co? A i tak zaraz lęgi, a dzisiaj miski wsadzą. Co? Do ciebie? Ja mam ich tam, nie chcę. Nie mam kasy, chyba że kupisz mi prezent. Ja nawet nie chcę, bo kurwa. Zaraz pożyczymy od kogoś. Mam tych swoich, człowieku, muszę pozbyć się. Niby ładne wszystko, a później wiesz co będzie, nie? Albo nie lata, albo coś wyrośnie. A nie wszyscy wyrywają, nie? Tam jest ładny winerek, widziałem. Bardzo ładny. Zaraz podejdzie, tam na rogu. Bialutki. Nie wiem, 40 zł będzie chciał. Zaraz z ciekawości. Powiedzenie takie. Ładny winerek. Mieliśmy jakieś takie, nie? Z działce kupiliśmy. Stały rodno. No. A gdzie Bolek? Lolfing. Odsuję. Razem przyjechaliście? Tak. Z Wolkiem przyjechałeś? Tak. Znaczy mały samolot. Sprzedałeś wszystkie? Ciemne wszystkie. Po ile? Po 12. No dobrze, nie? Tak? Dobrze. Same co miejsce. O, sam przez przyjechałem w Lodze. To jest Wolka Budapeszt z lotu. Widzę, no jak. Z lotu, Wolka Budapeszt. Fredki to są, czy jak się nazywają? Wszystkie wszystkie? No wszystkie, no. Ładne rozrabiaki. Ładne, nie? Które takie winerki, proszę pana? Po 4 dychy za sztukę. 4 dychy za sztukę. To twoje czy przyniosłeś? Moje, część moich jest, a część nie. Te parka też moje. Ładne te są. Nagrywaj te moje, nagrywaj. Nagrywam. Niech coś zagadają, albo zatańczą. Nie chcą gadać. Nie chcą gadać? Jaka cena, proszę pana?
Po 50 za sztukę. Po 50 za sztukę. Jaka to rasa, bo nie wszyscy będą wiedzieć. Staropolskie. Staropolskie, proszę Państwa. 50 zł sztuka, ten Pan zawsze tutaj jest. A tu masz dryjerki, tak? To nie moje. Łapciate, ładne, żółte. Ile dał? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ładne, żółte dryjerki. To już na jajka puściłeś, czy nie? Już niektóre mam na jajka. Ta? Ja dzisiaj oddam im miski. Dzień temu jak ponieśli. To już ciepło, nie? Przemo! Przemo! Fajne te programy robisz, podoba mi się. No ale już, ile taki winerek, proszę Pana? 150. 150 zł. Bardzo ładny. Przemoś! 150, ale ładny. Co? I tam znowu prosto, ale nie ma. Nie ma. Na gumie. Mam. Znajdź. Na gumie. Co? Zdjęło wolę, to by za mało dostał od razu. Te mi się też podobają. Co? To twoje? Co to za rasa? Po żywiu to chyba teraz portfel wejszy ma. Masz tak, żeby to trafić, to będziesz miał. Daj, bo dwa takie same, chujowo. Jednego wymienię. No dobra. Z kim przyjechałeś? Mało świateł jest teraz, nie? Nie, nie tylko Malborka, to już nie ma, nie? Ten już sprzedał ciemne wszystkie. Sąsiad. Po 12. Ale bazar jest bardzo dużo głębiej, wiesz co? Nie, dopiero wyjdą. Ale to jeszcze pogadamy. Byle takie gąbki? 25 zł. 25 zł? Takie malutkie 25 zł. Ojku, zimno w rękę, panowie. Zobaczcie, jaki bazar. Naprawdę jest dużo. Nie ma gdzie już klatki postawić. Ja idę tu do bazy. Tu mamy jaśniaczki. Nie można. Chyba rumu. Sami. Będą. Nie. Dzwoni, słuchaj, zamieni to tam.
Kręcę. Niech oglądają. Ci, co nie mogą przyjechać, nie? Mówię, niech oglądają ci, co nie mogą przyjechać. Byś zamówił film, to by się musiał przyjeżdżać. Byś prywatnie dostał. To ile? Ile? A ile wart? No ale i to jest prawda. Tak, tak. No. Ty wiesz, a ja to nie wiem, ja to jestem. Ja wiem, ciemny biochy i nie wiem, co to jest. Ile ta para? Dwie stówy. Panowie, wyłączył się mi telefon. Nie wiem w którym momencie. Tu chyba nie wiem, czy nagrywałem. Za dużo nie ma stacji. No to chodź. Dewerpelki 200 zł. Chyba już nagrywałem, ale nie jestem pewny. Jak coś, to będzie jeszcze raz. Cześć, cześć. Ile ten wiedeński? Ile dałeś? Też ich nie ma. A loty nowy. Tak, się łożyć. A może są takie kluczki? Nie było, żeby to przekładać. Tak. Albo pod ten, włożyć pod ten. Tu same pawie. Jest gołębi, panowie, ale nie wiadomo, co tu było. Przemka zaraz będą, pokażemy. Pocztowe pana? Po ile? Trzy dychy za sztukę? Lotuje panie? Sztukę staropolskie. Staropolskie? To tanio jak na staropolski, nie? Tanio, nie? Co ci dadzą drożej? Nie dadzą? Tu jest Przemka, panowie. Minerki kupił. Taki Przemok. Ile taki samczyk? 40. Po ile te pasiaczki, proszę pana? Po ile? Za darmo. Za darmo?
Nie chcą brać? Nie, po ile? Po 10 zł? Po 10 zł panowie i nie chcą takich brać. W Warszawie to wiecie ile kosztują. Nie chcą. Nie chcą brać podychu? Co? Nie pytają. Szybko tata. Zaraz się nie pytają. Ja nie mogę. Nie pytają. Te ładne. Ile taka para? 120. 120? Tak. No może pan przejść. Co to za rasa? Bandety. Bandety? Norymberskie. Kurczę. I co, dowiózł? Ładne, bandety. 120 para. Andrzej, ta 150? Tak? A ta większa, jeszcze większa? Tuż młodziaki, kurczę. Po ile takie młodziaki? To twoje? Młodziaki, zobacz. Ładne. Przeżył? Ładne. Dziwne. Już młodziaki mają. Człowiek. Co? Dobra panowie, pozdrawiamy z targowiska miejskiego w Tczewie. Drugą stronę nagram na drugi kanał. Targowisko miejskie, zobaczcie, bardzo duże. Pozdrawiamy. Koledzy z Rumi przyjechali. Bolek gdzieś tam też chyba nagrywa. Do zobaczenia na kolejnych filmach.